idę na chuj i pozdrawiam over od szajsowniku. Hey, Visus, Michael here. Pole, pole, łysy, pole, ale mam już plan. Nie no, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę ten mem już nie jest zabawny, teraz jest nowy mem o łamaniu kręgosłupa. Grupa hajsowników zamieniła się w prawdziwe Mortal Kombat. Każdy myśli tylko, żeby złamać drugiemu kręgosłup. I z tym będziemy dzisiaj walczyć. Bum! Jesteśmy już po intrze. Święta zaraz. Chyba już. Już? Tak, to prawie już. Z tej okazji razem z Play przygotowaliśmy dla was fajną rzecz, ale nie powiem wam co to. Wejdźcie sobie na świętasplay.pl/gimper. Link znajdziecie w opisie i przekonajcie się sami. Polecam gorąco. Z dodatkowych ogłoszeń parafialnych pojawił się kolejny odcinek Lekko Nie Będzie, tym razem z Martinem Stankiewiczem. Wcieliłem się tam w rolę trenera personalnego, sprawdzaliśmy, czy Martin pamięta, kogo dodał do znajomych na Facebooku i robiliśmy jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy. Link do filmu znajdziesz tu, tutaj dokładnie jest karta, którą możesz sobie otworzyć. Zapraszam bardzo serdecznie, żeby oglądać Lekko Nie Będzie, bo to świetny program. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, ale popracowałem nad oświetleniem kadru, więc jest w ogóle jeszcze lepiej niż było. Teraz jest totalnie książkowo, trzypunktowe oświetlenie, główne wypełniające kontrowe, więc mam nadzieję, że dzięki temu będzie wam się oglądało lepiej. Na pewno jesteście tutaj dokładnie po to, żeby sylwetka prowadzącego była idealnie oświetlona. Jestem przekonany, że to jest powód, dla którego Overwatch robi tyle wyświetleń. Niezależnie od wszystkiego, w środku się bardzo z tego cieszę, bo to jest kolejna jakaś taka mała cegiełka, która powoduje, że ten format jest chociaż minimalnie lepszy. Jeżeli z każdym odcinkiem będzie udawało się dokładać taką cegiełkę, no to będzie fantastycznie i za 50 odcinków zobaczymy się, mam nadzieję, w mojej... Za 50 odcinków spotkamy się w moim studiu, które postawię na Księżycu. A czy wy postawiliście siebie na wysokości zadania? To nie pasuje, bo się mówi, że stanęliście na wysokości zadania. Nie szkodzi, bo rozpoczynamy przegląd fanartu. No i oczywiście, moi drodzy, nasz przegląd fanartów. Rozpoczynamy od przeglądu legend i jako pierwszy Wiktor Woźny łamał kręgosłup, zanim to było modne. Kojarzę tę gierkę, ale raz w życiu w nią grałem, ale kojarzę. I uśmiechnąłem się nawet, bardzo dobra legenda, prawie 8000 lajków. Mateusz Nowicki, autorskie, bracia Pierdolec, kręgosłup intro 26 minut, legenda, pierwszy mem. Chętnie przyjmę rady, jak być śmiesznym, jeśli mem się nie przyjmie, to usunę. Każdy komentarz w stylu lewy górny róg lub memy tutaj zgłaszam administracji do usunięcia. No, patrzcie, jaki szacuneczek. Dzięki za przeczytanie i pozdrawiam cię plutko, kolega. Jak widzę tutaj, mocny człowiek z zasadami. Każdy ma swoją drugą połówkę. Kogoś, kto jest dla niego ważny i z kim tworzy prawdziwy, piękny duet. Kogoś, kto pomoże złamać mu swoje ograniczenia. Albo kogoś, kto jest dla niego prawdziwym wzorem. Co tam ludzie napisali? Boże, piękne to. Dzięki. Spodziewałem się max 31 lajków przez godzinę, ale jak widać, hajsownicy są wielcy i idzie lepiej. Zastanawiałem się, jak ty to wyliczyłeś. Pierwiastek z braci Golec, dodać logarytm z kręgosłupa i łóżka, 31 lajków w godzinę. Zapomniałem się sprzedać. Wiecie, że się dokopałem teraz na drugą stronę. Tu mam taką monetę, mogę się przełączać. Tu jest tornado. Totalnie... O, udało mi się pokonać. Jaś straszydło. Bestialska bestia została zmierzona i strącona ze swojego potwornego tronu ciemności. Lelaryś, o, jego też rozdupię. Ej, dobrze, nie byłem tu jeszcze. Hydrowir. Dobrze, amulet. Zręczność, to nie potrzebuję. Twardy kamieniak. O nie, grzyby mi się zaraz skończą. Wzięty pogromca smoków. Ej, dobrze, idziemy. Skonan barbarzyńca. Ale siana tu jest. Mortimus Prime. No nie, za mało grzybów, jak to? Będę musiał w jakiś sposób wytłumaczyć Ewelinie, że w tym miesiącu znowu braknie nam na chleb. A jeżeli twoja dziewczyna również akceptuje twoje uzależnienia, albo ewentualnie nie masz dziewczyny, więc nie masz tego problemu, to ja cię zapraszam, żebyś Shakes and Fidget sobie odpalił, bo jest zajebistą gierką. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Lecimy dalej. Robert Gradowski, 4000 lajków. Dam w komentarzu legenda i może będzie w Overwatchu i Gimper zostanie upokorzony. No powiem ci, Patryk, że prawie masz rację, tylko że to nie Gimper zostanie upokorzony. O! Już ma bana, nawet nic nie zdążyłem zrobić. Hihi. Bałbym się na twoim miejscu, Paweł napisał. Ja bałbym się również lajkować taki komentarz, bo upokorzony Gimpur może zmienić się w Gimpura Śmieszka, a wtedy zbanuje mnie i wszystkich, którzy zlajkowali mi komentarz. Patryk ga... chyba zbanował. Ej, ziom ma na zdjęciu w tle przeróbkę tła Lekko Nie Będzie, tylko z jakimś dużym jabłkiem. No i pyk, pozew o prawa autorskie. Już lecimy, Mateusz, nie wypłacisz się do końca życia. Mamy w ogóle problem na grupie delikatnej, znaczy problem. Stwierdziłem, że musi się zacząć coś więcej dziać na Overwatchach, więc dorzuciłem 25 000 zupełnie nowych osób.
osób do grupy. Kiedy rzucasz puzon na łóżko, ale twój brat na nim leży i zaczynacie grać ściernisko. To jest dobre. Miałem taki niekontrolowany wybuch śmiechu, kiedy to zobaczyłem, i on wyglądał mniej więcej tak. Daniel Wilk, kręgosłup intro legenda. Kiedy łóżko rzuca cię na umierasz i kręgosłup. To było wrzucone w momencie, kiedy to jeszcze było zabawne, bo to było pierwsze złamanie konwencji i to właśnie ten mem był przyczynkiem zapewne do tego, co wydarzyło się później. Kiedy ona zrzuca cię martwego z łóżka, a tobie prostuje się kręgosłup i z martwych stajesz. No to było jeszcze w tej samej fali, nie? Tych takich otwierających, rozpoczynających. Tańcz póki nie umrzesz. Bana dostał, ciekawe. Spoko? Ciekawe w sumie, za co gość wyleciał. Ale no, trudno no, bywa i tak. Naziści go nienawidzą. Zobacz, jak przeżył w komorze gazowej tym jednym tym trikiem. Jest po bandzie, ale dobre. Nawet szanuję. Zajebiste. Hashtag intro. Przepraszam, to parking dla niepełnosprawnych. Jakiś gnój rzucił mnie na łóżko i złamałam kręgosłup. Proszę parkować. To jest zajebiste. Ten sam patent, który często robią stand-uperzy na występach. Czyli jakby rzucają jakiś żart na początku, potem jest XXXXX innych żartów i tak dalej. I później nagle w przedostatnim, gdzieś tam pod koniec już, nie? Kiedy już wszyscy zapomnieli o tym pierwszym żarcie, nagle robią follow-up do niego i to jest łooo, ale odświeżył, dobrze. I to jest dokładnie to, co ty zrobiłeś, mordo. Ty zrobiłaś, mordo, przepraszam cię. Justyna Kowalska. Wyglądasz delikatnie jak fake konto, ale quality fake konto, więc powiedzmy, że wybaczamy. Bracia Pierdolec, jak ja ich kurwa nie widzę. Zajebiste. Kiedy rzucasz mem z kręgosłupem na łóżko, zostaje on przeruchany przez każdego hajsownika i umiera. Bardzo celne, Miłosz. Tych przeróbek nigdy nie kumałem tak do końca. Oto mój fanart dla Tomka. Jest to moja jedna z pierwszych prac w Grime Art. Nie ma braci Golec zrobionych w Grime Arcie, czyli Grime Art nie istnieje. Fajne spoilery. Kylo Ren rzuca Rey na łóżko, a ta łamie kręgosłup i umiera. To jest dobre. Łooo, to jest prześliczne. Bardzo dobre. Bardzo ładny rysunek. Trochę dziwnie wyglądam, ale Ewelina ładnie wyszła. Super. Kiedy wywalasz fake konto, które sam dodałeś? Ja chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest tak, bo jak dodaję, to patrzę, że jest 25 tysięcy osób czeka na dodanie do grupy hajsowników Gimpera. Wśród nich pewnie ukrywają się jakieś groźne osoby. Dodaj wszystkich. Pole, pole, łysy, pole, pole, mam już plan. Zajebiste. To jest tak świetne, ja nie wiem, czy znaczy po zły okres. Powinieneś zrobić tego mema i przeczekać na grupie do Wielkanocy z taką nadzieją, żeby cię nikt nie zbanował i potem to wstawić, byłoby idealnie. Tak to za wcześnie wypaliłeś i straciłeś potencjał na legendę. Kiedy rzucasz ją na łóżko, ona umiera za 3 dni, okazuje się, że jednak żyje i przeprowadzasz z nią wywiad. Ej, nie widziałem tego. Co to ma z grupą wspólnego? Do widzenia. Proszę, weź to. Nowy zabawny kontent. Dzięki temu możesz osiągnąć ogromny sukces. Hajsownicy będą zachwyceni. Memy o kręgosłupie. Tak jest, dokładnie. Nic zadać, nic ująć. Szkoda, że mam dwa łóżka, a ty tylko jeden kręgosłup. To jest dobre. Szkoda, że mam dwie pięści, a ty tylko jeden ryj. Outplay. To jest zajebiste. Zajebiste. Śmieszne. Ej, nie pokazało mi w legendach, nie wiem czemu, a jest dobre. O, to widziałem, gdy rzucasz ją na łóżko, ona umiera, a ty puszczasz smutną muzykę. Ej, to jest jeden z lepiej wykonanych, zaskakujących memów na grupie. I miałem tak, że przez bardzo długo go nie klikałem, bo jest nie spodziewałeś się. Tak mówię, hiszpańska inkwizycja i w ogóle ty spieprzył temat, bo ją widać. Muka! Woo! Zajebiste. To co, może jakieś fanarciki? Wysłużyłem się braciszkiem Sorki. Udostępnił swój pierwszy post. Mogę z pozycji stąd banować. Jezus, ale moje życie nabrało właśnie nowego sensu. Fanarty są jednym z najłatwiejszych sposobów, żeby poodsiewać takich 9-10-latków, którzy jakoś tam się napatoczyli na tę grupę. Bo niestety tak wygląda świat, że się napataczają. Napatoczają. Przychodzą tu, a nie powinni tu przychodzić i wstawiają te prace narysowane w zeszycie od przyrody w trakcie, kiedy pani omawia, czym się różni
Dąbot Świerku na przykład. A mówią, ale narysuję łysego, będę w Overwatchu, fajnie. No jest mi źle z tym, że tak się dzieje, ale jak już wstawią te prace, to przynajmniej można ich wyrzucić. I teraz nie zrozumcie mnie źle, ja uważam, że w ogóle tego znaczka 16+, tutaj mogłoby już nie być. Bo te treści, które robię teraz, nie mają nic wspólnego z treściami sprzed 2 lat, które jakby wtedy na ten ogranicznik jak najbardziej zasługiwały. Więc jeżeli ogląda to sobie jakiś 8-10-latek, to jest w porządku, nie mam do tego problemu. Zresztą wielokrotnie mówiłem, że mam świadomość tego, że nieważne ile dacie obostrzeń, jak ktoś będzie chciał obejrzeć, to po prostu to obejrzy i tyle. Natomiast wszystko jest w porządku i mi jest bardzo miło na sercu, jak dostaję takie fanarty na maila. Ale w momencie, kiedy takie bazgroły, takiego dzieciaka pojawiają się na grupie, która trzyma pewien poziom prac, to wyświetla się ona wielu osobom, które nie po to tu są i widzą coś, co odstaje od tego, co widzieli dotychczas i czują dyskomfort. Czy to jest generator? Prezydent Szlachta baluje, plebs haruje, studiował nic na wyższa szkoła robienia hałasu. Robił to tym programem czy nie? Bo tam kłócą się w komentarzach, nie wiem czy robił tym programem czy nie. Skorzystam z telefonu do przyjaciela. Zadzwonimy do przyjaciela, moim przyjacielem będzie Bogusław. Zobaczymy, co powie mi w tym temacie. Cześć Bogusław, słuchaj, chciałem się ciebie dopytać, co powinni zrobić ludzie, którzy wstawiają na grupę przeróbki w Minecrafcie. Wypierdalać. Super, dziękuję ci. Bardzo mi to pomogło. To jest piękne, Agata. To jest ładne, Emilka. To jest super, Milena. To jest super, Marcel, ale już cię nie ma na grupie, więc szkoda. To jest okej, Kasper. To jest w porzu, Arek. To jest ładne, Aleksandro. Przepiękne, Moniko. Super praca, Dawid. Genialne, Marcinie. Fantastyczne, Karolu. Bezbłędne, Magdo. I na koniec przeglądu fanartu przechodzimy do zgłoszonych postów. Woo! Super, nie, bo jest tak, że jeden gość wstawił, że przedmiot do wystawienia ściernisko i że można wybudować San Francisco. I teraz wszyscy robią to samo 10 minut po tym memie. God! Eryk Szewczyk skomentował post, Tobiasz Ratajczak, będzie ban. Dokładnie tak, Eryku, nie myliłeś się, będzie ban. Podejmowanie decyzji na temat tego, czy będzie ban, czy nie, zostawcie proszę administracji. Podobieństwo to prawda istnieje, ktoś tam zgłasza. No dobra, zobaczymy jak to się potoczy, ja widzę 200 lajków w 10 minut. Jest nawet w porządku, tak można się uśmiechnąć. Help, nowe śmieszne memy. Kurde, wynocha. Teraz mam tak trochę, że się totalnie nie patyczkuję, jeżeli chodzi o banowanie, bo wiem, że weszło 20 tysięcy nowych osób i generalnie mogę wyrzucać jak chcę. Kacper Serwatka skomentował post Mateusz i umrzyj. A ty to chyba nie powinieneś być na tej grupie, kolego, też. To znowu jeden z drugim poleci. Aha, to ty zrobiłeś to. Ja ci wybaczyłem poprzednio. Maciej Macierzyński zgłosił komentarz. Adrian Bartos skomentował post było. Zobaczmy. To nie było akurat. To jest ten oryginalny właśnie ściernisko, z którego można wybudować San Francisco legendo. No dobra, jeżeli on myśli, że było coś tam i może coś wcześniej widział, no to nie ma co go banować za to, jest w porządku. Ej, no to Breaking Bad jest ok, tylko nie wiem czemu jestem tu wklejony jako Stephen Hawking. Bo że złamany kręgosłup to na wózku. Ej, dobra, to jest w porządku, to jest dobrze wykonany mem. Będę żył góry tak, tak. Odbierał życia. To właśnie jest tak Polska. Ej, dobry jest ten remix, czemu go zgłaszasz? Niezła próba synu Gimpera. Król w Szlachta nie pracuje i stanowisko konfident w Polska Policja. Wy się zastanawiacie czasem nad sobą. Powinien być możliwy do wykupu jakiś taki token dostępu do internetu, który pozwala nam korzystać z internetu, w którym są tylko osoby powyżej 18 roku życia. Kiedyś coś takiego było, że niektóre serwisy miały coś takiego, że żeby się zarejestrować trzeba było wysłać SMS-a za 10 zł. To powodowało, że próg wejścia robił się tak duży, że absolutnie nie było tam szansy, znaczy no jakaś była, ale szansa na trafienie jakiegoś idioty, który znalazł się tu przypadkiem i będzie trollował, spadała do absolutnego minimum. Niestety przykład CS-a w dzisiejszych czasach pokazuje, że dla dzieciaków to już nie jest absolutnie żaden problem. Kretowisko, na którym będzie stał bank braci Golec. Super, świetnie, nie no brawo kolego, jesteś taki oryginalny. Uczęszczał do szkoła podstawowa numer 1 w Złotowie. No cudownie kolego, pozdrawiamy całą szkołę, całe grono pedagogiczne, pozdrawiamy ciepło. Dobry Jezu, a nasz pazdanie. Gotowy do działania. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać 105 osób, które zgłoszą twój post. Miłej podróży. Teraz wszyscy wiedzą, że multi gra w Shakes and Fidget. Muł, w pełni ulepsz plecak i wypełnij go aż po brzegi. Hej, spoko. Kiedy chcesz uderzyć syna, on w trakcie ucieczki przewraca się łamiąc kręgosłup. O, to jest zajebiste. Boom. The thing goes trach. Trach. Robodo. Trach. Co tu się zadziało pod tym memem?
co tu się wydarzyło? Ja pierdzielę. Łamiesz regulamin. Szymon Kopacz napisał. Dlaczego łamie regulamin? Niby w jaki sposób? 44 odpowiedzi. Ej, to jest gruba sprawa. To jest sprawa dla sędzi Tomasza Działowego. Wszystkiego powstanie, to sprawę poprowadzi sędzia Tomasz Andrzej Działowy. Dziś będziemy sądzić Szymona K., oskarżonego o wywołanie gównoburzy w komentarzach. Przyjrzyjmy się tej sprawie. Lol, czemu XD, bo to nie moje niby? Szymon odpisał. Jaki to ma związek z grupą? Gdzie Watermark? Padło poważne oskarżenie. Nie martwię się o Watermark, bo nie jest bardzo potrzebny w tym filmie, a ma taki, że oba filmy są memami na YouTube, popularnymi. Bardzo dobra linia obrony. Była, ale żadnego związku z Gimperem brak. Tutaj Szymon popełnia także pewien błąd logiczny, ponieważ grupa dotyczy polskiego YouTube'a ogólnie. I jeden i drugi mem wielokrotnie pojawiał się już w moich Overwatchach. Celna uwaga, Jędrka. A ty ile masz lat, że na tej grupie jesteś? Szymon odpisał... 13 lat mam. Po czym nastąpiło generalnie nikogo to nie obchodzi, typ się przyznał, że ma 13 lat, więc niestety musi zostać usunięty z grupy. Skazany. Przypomniała mi się jeszcze w ogóle anegdota, taka trochę not related, ale znalazło mi dzisiaj sieć Wi-Fi, która się nazywa Murzyńska Chata. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na moim piętrze mieszka czarnoskóry mężczyzna. No i tak kolokwialnie w mowie potocznej można by go nazwać Murzynem. No i ten gość jest strasznie specyficzny, bo generalnie rzadko wychodzi ze swojego mieszkania, ma wycieraczkę z emotką kupy z Facebooka przed drzwiami i cały czas jara zielsko, w sensie naprawdę cały czas na korytarzu wali marihuaną i centralnie pod jego drzwiami, a teraz pojawiło mi się Wi-Fi o nazwie Murzyńska Chata. Boję się, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie zacznie się wybielać, a my przejdźmy do waszych komentarzy. Dzień dobry! Proszę o niezwłoczne usunięcie treści, które są chronione prawami autorskimi zespołu Golec Orkiestra na tym kanale YouTube. Nie podjęcie tych czynności będzie skutkowało skasowaniem całości tego kanału. Pozdrawiamy! Dział prawny Golec Fabryka SPZO. A, sorry, nie tu. Spoko! Bracia hajsownicy, jak ja ich nie nienawidzę. Ej, nawet dobre. Chujowy montaż. Jebany hejt. Ty jesteś chujowy montaż, fajny Kacperek też. Będę na Overwatchu. No dobra, niech ci będzie. Wa, kur, wa, kur, wa, kur. Specjalnie robię dużą przerwę, to było jak... Uuu, nie przeklinaj. A złap się za język i powiedz pies w dole. Pies w dole. Aaa, nie przeklinaj. W sumie mam wrażenie, że jakbym poszedł do lekarza, to by mnie zdiagnozował postępującą depresję. Ta rzecz robił skrrra. Pa, 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 pa. Skibidi, pa, pa. And ko. A wiecie, że słowem młodzieżowym 2017 zostało XD i zostało ono wpisane w słownik? XD! Wiecie, jakie jeszcze inne młodzieżowe słowa zostały tam wpisane? Dwudzionek. Co to jest kurwa dwudzionek? Rzeczownik XD, który może też funkcjonować jako wykrzyknik, partykuła, nieodmienny przymiotnik lub przysłówek, powstał jako połączenie liter symbolizujące graficznie uśmiech. Jest więc znakiem ikonicznym. XD, dziś zapisywane także XD, należy głównie do języka pisanego mediów społecznościowych. Co? Wśród neologizmów w powszechnym użyciu zwraca uwagę czasownik od ja nie pawlać się w znaczeniu zdarzyć się niespodziewanie. Najbardziej typowe użycie to pytanie, co tu się od Janie Pawla? Przepraszam, czy ja jestem na jakiejś fejkowej stronie? Nie, to jest słownik języka polskiego, PWN. Ja wam wrzucałem kiedyś fragment z Radia Tok FM, jak goście w radiu, jacyś eksperci, profesorowie rozkminiali, czym są hajsownicy i jak to działa. I to jest dokładnie to. Ale wiecie co? Nawet szanuję, bo to są naprawdę dobrze wybrane młodzieżowe słowa. Poza dwudziomkiem. Co ma Murzyn Białego? Się słuchać. Chyba, że ma murzyńską chatę i pali dużo zioła, to wtedy nie. Rym pym pym, z dupy dym. Co zrobić, żeby murzyni nie chodzili głodni? Odciąć im... O nie, nie wolno tak. No tak naprawdę to gdzieś tam głęboko w duchu troszeczkę mnie to bawi, ale zależy mi na współpracach sponsorowanych z markami. Dokładniej z Markiem Wierzgoniem i Kowalskim. Nie mówi się o tym, że youtuberzy współpracują z markami, bo współpracują z brandami jakimiś znanymi, tylko całym rynkiem reklamy w Polsce zarządza tych dwóch marków. Nie wierzysz, to sobie wygoogluj. Drodzy Państwo, rozpoczynamy fakty YouTube'a. Groźny przestępca internetowy, ukrywający się pod pseudonimem Gimper, przyznał się właśnie, że jego przemiana wizerunkowa była tak naprawdę zwykłym udawaniem. Powiedział on, że
że tak naprawdę śmieszą go żarty rasistowskie i powstrzymuje się od śmiania z nich tylko i wyłącznie dlatego, by zarabiać pieniądze. A tak naprawdę to gdzieś tam głęboko w duchu troszeczkę mnie to bawi, ale zależy mi na współpracach sponsorowanych z markami. Równie szokujący jest fakt, że chwilę później przebrał się za reportera publicznych wiadomości. To nawet nie jest prawdziwa marynarka i koszula i krawat. I próbuje wmówić swojej widowni, że to wszystko był taki zironizowany żart i sketch. Tomku, wiemy jaki jesteś naprawdę. Sekcja komentarzy jest bezsensowna. Nie wybierasz ambitnych opinii, tylko jakieś głupoty, które ktoś napisał, tylko po to, aby pojawić się na Overwatchu. Zawodzisz mnie, Tomaszu. Tłumaczyłem już to kiedyś, ale powtórzę jeszcze raz, specjalnie dla ciebie. Gdybym w sekcji komentarzy czytał ambitne opinie, które na przykład krytykowałyby moją osobę, tudzież formułę programu, to pojawiałyby się tylko takie komentarze i ludzie zaczęliby myśleć o tym, o, losu, krytykuje ten program dużo i w ogóle, co się dzieje. A w momencie, w którym wybieram głupie komentarze, które absolutnie niczego nie wnoszą do dyskusji, powoduje to, że jest ich zalew, jest ich całe mnóstwo, bo każdy może taki komentarz napisać i pojawić się na Overwatchu. W związku z tym jakakolwiek osoba, która próbuje mnie skrytykować, albo formuła, albo cokolwiek, co wydarzyło się w odcinku, nie ma absolutnie żadnych szans, żeby przebić się przez tłum osób, które piszą gówno. Nikt nigdy nie dowie się o tym, że coś wam się nie spodobało. Wasz komentarz wyląduje na śmietniku historii, to nie będzie historia waszej przeglądarki, bo tam jest tylko Pornhub, skoro krytykujecie czyjąś działalność. Kontroluję wszystko, nie macie ze mną żadnych szans. To wcale nie było wyzwanie. Dawaj Xayo, do następnego lekko nie będzie. Bez kitu. Jajo i Xayo. No w sumie bez kitu. Nawet pasuje. Uważaj, bo przyjmie zaproszenie. Nie ten poziom. Przyjmie. Pytał się nawet Gimpera, czy może być lekko nie będzie. Nieironicznie? Tego to nie wiem, bo na streamie nie byłem, ale nagrania widziałem, jak się go pytał. No to prawda, Xayo trochę nie ten poziom na lekko nie będzie. Gimper, dlaczego nie udajesz już geja na nagraniach? Co się stało z twoim gejowskim alter ego? Odpowiedzi. Tak, to dobra odpowiedź, trzymajmy się jej. Gimper, mam ci coś do powiedzenia. Odbanuj Marcin Wołkowicz, please. Kolejny raz wchodzę na ten jebany Overlord, myśląc, że się zaśmieję, a tak naprawdę zdycham, to jest tak słabe. Sąsiad mi drze mordę pod domem. To byłem ja przed chwilą, przepraszam. Szczerze? Chujowy odcinek. Ostre gówno z małą parasolką. Myślę kiedy Simsy, kurwa. Komentarze jak to komentarze, ale sprawdźmy, co dzieje się na waszych kanałach. Kiedy rzucasz Gimpera na łóżka, on łamie kręgosłup i ocenia mój kanał. Dobre. Sprawdźmy to. Treny. Czy będą tu treny Kochanowskiego? Young Multi vs. Young Chooks, rap bitwa. 372 tysięcy wyświetleń. Oj, ma dobre oceny nawet. Odpowiedz, kim ty jesteś. O co ci chodzi, ziom? Ja więcej wierzyć nie chcę. Czy jestem raperem, czy też youtuberem? Odpowiedz sobie lepiej sam, kto tak na... A, to jest to, co powiedziałem na hajsach, że jest średnie. I nigdy się nie wybije. Nie było trenów, nie podoba mi się ten kanał, czuję się zbejtowany, idziemy dalej. Proszę oceń kanał do Rulix, tu masz linka. Jaki miły podał linka od razu, sprawdźmy. Moje stare zdjęcia. Hej, siema, siemakos, jestem do Rulix i cześć. Czy ty jesteś starszym kolegą do Rulixa i do Rulix nie wie, że jest oceniany i chciałeś mu zrobić przypał? Bez przedłużania zaczynajmy. Na pierwszy... Ej, ale ja totalnie podejdę do tego nie od tej strony, jak sobie zapewne wyobrażałeś, kolego. Absolutnie szanuję za wyklejenie tego napisu na tych kartkach tam z tyłu. Pewnie gdzieś tam rodzice są obok i... Ej, co ty robisz? Mama cicho drukuje do filmu na YouTubie. I wziął, podrukował te literki, co jest całkiem spoko. Jest... Tu niby przegląda na telefonie i ocenia, ale jest ładnie wmontowany, nie zasłania sam siebie. Światło ustawił, nawet to ustawił na tyle, na ile umiał, no Jezus Maria. Kumple do Rulixa, grupa założona. Proszę bardzo, ja bym chciał być na kumplach do Rulixa na przykład. Kto by nie chciał być kumplem do Rulixa? Bo na przykład można być czyimś kolegą, nie? Tak jak są koledzy, kolegi Ignacego. No ale kumpel to już jest taki trochę lepszy niż kolega, więc nawet lepszą nazwę do Rulix wymyślił. To jest człowiek. Ludzie mu pytania do Q&A nawet piszą. Długość filmu spoko, bo 5 minut, nie za długi. Przejażdżka na fat bajku. Jedna muzyczka w każdym filmie, dobrze. Ej, ale tu jakiś kadr, w ogóle zobaczcie, tutaj taki kadr, żeby pokazać oponę z bliska, tu jakiś taki przekminiony. Ej, totalnie bym tego nie hejtował, że w takim wieku przekminia takie patenty, ja uważam, że bardzo dobrze i do Rulix, jeżeli to oglądasz, to rób to dalej. Witam Gimper, jako już idą święta, to czy mógłbyś ocenić mój kanał choćby dla czystej beki i zrobić mi taki fajny prezent? Proszę bardzo, Abraxas, fajne gry i więcej, zostaw suba. Unboxing nowego mikrofonu. Super logo. Nowego mikrofonu, który do mnie przyszedł.
nie do złej firmy, bo myśl normalnie, nie? Karambitem otworzony mikrofon, brawo. No i jest. Dobrze, że widzimy. No, super, mordo. No i jest, nowy mikrofon, dobry mikrofon, no. Super, świetny film. Oceń mój kanał, bo zapowiada się chujowy tydzień. Sprawmy, żeby był jeszcze gorszy. Chodźmy. Gameplay jest gier na telefon, a czasami na komputer. Dobrze. W porządku. Zabawa w śniegu równa się piękny krajobraz, wrzucanie bałwana do jeziora i bitwa na Śnieżki. No to no. Z gonga mu wani. Ale quality content. Dobrze, nie no. Odzyskałem wiarę w YouTube'a. Dobrze, jakby tak bardzo odzyskałem wiarę w YouTube'a, że kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne części Overwatcha Hajsowników. Przypominam o odcinku Lekko Nie Będzie z Martinem Stankiewiczem. Przypominam o tym, że Shakes & Fidget jest świetną grą, link do niej znajdziecie w opisie. I przypominam, że kolejny odcinek Overwatcha Hajsowników już w kolejną sobotę o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło! Cześć!